Cześć moi drodzy, zapraszam was na trzeci odcinek gry Labs. Klikamy. Wracajmy do rządzenia, nie ma co czekać. To klikam. Tak, sprawdzanie poziomu napromieniowania. Ostatnio bywało różnie. Kilka razy sprzedane, kilka razy powieszone. Raz śmierć w agonii, właśnie z powodu promieniowania. Dobrze, mamy już 80 rok. Co się wydarzy w tym roku? Czy to była już końcówka tego roku? Czy ja dobrze pamiętam? Czy niedobrze? Ale nie, tutaj pokażę w ogóle inną ilość rządzenia, więc jeśli gram od początku ten dany rok. Pod poprzednim odcinkiem dostałam fajny komentarz od prawie progamera, który powiedział mi, o co chodzi z tymi kropeczkami. Ja nie ogarnęłam, że duża kropeczka to nie jest plus ani minus, tylko duża kropeczka znaczy, że będzie to moja decyzja, będzie miała duży wpływ na daną tutaj pozycję, a czy będzie dodatni, czy ujemny, no to się zobaczy. Dobra, karty mi tutaj wchodzą. Losują się. O! Jest i gubernator. Wrócił do nas cały i zdrowy. Na razie. Kradzieże stają się częstsze w południowych miastach. Poszkodowani domagają się odszkodowań od państwa. Czyli po raz kolejny wypłaćcie to oportuniści. Czyli spodziewam się, że to będzie dla ludności duży cios. No, póki jeszcze jest pieniążek. Co tu mamy? O, dyrektor wiadomo. Wygląda na to, że niektórzy z naszych żołnierzy szmuglują broni z mafią. Czy powinniśmy interweniować? Tak? Nie. Oj tam. O! No tak, bo to jest przecież, jeśli szmuglują bronią, to jest strata dla nas. Jest pan wyśmiewany i lekceważony w internetach? Co? Ja? Czy powinniśmy wprowadzić cenzurę? Podejmijcie działania, nie ma potrzeby. Oj tam, jakiś tam jeden mem ze mną przeżyje. No, ładnie. Po prostu super. Dopiero zaczęłam, a już kończą mi się pieniądze. Se, przywódca południowych nacji, gdzie chce się z tobą widzieć. A po co? A nic nie ma dalej? Nie. Przyprowadzić go? Później. To nie ma wpływu, no to chodź, pogadamy. Witam panie prezydencie. Jestem przywódczynią południowych narodów. Prezydent Nakato. Okej. No i? Witam. Kobieta? Też jestem kobietą. Witam. Jestem tutaj, aby zaoferować pokój i wzajemną pomoc między naszymi narodami. Okej, tak bezinteresownie? Gdzie się podpisać? Nie potrzebujemy pokoju? No, ktoś do mnie przychodzi z misją pokojową. No to bez przesady. Świat jest teraz trudnym miejscem do życia. Jeśli będziemy sami, porażka nadejdzie prędzej czy później. Tak, i wystawisz mnie pewnie przy najbliższej okazji. Tak, to prawda. Jak już bywało w czasie wojen. Jak doskonale wiemy. A historia lubi się powtarzać. Przetrwamy na własną rękę. No ale warto mieć sojusz, no. Sądzę, że najlepiej będzie dla nas obojga, byśmy mieli sojusznika, na którym można polegać. Najpierw jednak musimy sobie nawzajem ufać. To znaczy? Co masz na myśli?
Pozwólcie mi i moim współpracownikom zostać tu przez jakiś czas. Będziemy mieli okazję porozmawiać o przyszłości naszych narodów. Tak. Nie. Ale tu, czyli gdzie? W moim państwie, czy wśród moich doradców? No bo jeśli w moim państwie, no to spoko, ale jeśli wśród moich doradców, to nie. Ona da zgodę się. Dobra, najwyżej biją mi nóż w plecy. Wiedziałam, że zostanę zrozumiana. Dobrobyt naszych narodów jest ważniejszy niż nasze nieporozumienia? A co, ja byłam, się kłóciłam z tobą? Nic bardziej mylnego. Dokładnie tak. Nowe karty. Królowa Południa. Ciekawe, czy to będą dobre karty. Czy nie będzie przypadkiem kosy na końcu. Zostawię pana teraz z pracą. Dzięki. Mogliby ci ludzie mi pomóc z pracą. Czekam z niecierpliwością na rozmowę o niektórych aspektach narodu. Ja również. Ja wręcz przeciwnie. Ja również. Kliknęłam? Ja również. Dobra, mam gubernatora. Gwałtowne trzęsienie ziemi nawiedziło jedno z miast. Pomóżcie ofiarom? Ograniczcie szkody. No na razie muszę ograniczyć szkody, bo pomoc ofiarom by mnie dobiła. Sprzedała ewentualnie. Rośliny są lustrem zdrowia. Potrzebuję więc stron zielony w kraju. Ogrodnik. Zasadzimy nowości. Nie ma potrzeby. Chociaż potrzeba jest, no ale... Moglibyśmy sprawić, by ogrody były piękniejsze, gdybyśmy tylko importowali nowe kwiaty z krajów zachodnich. Mamy własne, rodzime, piękne kwiaty. No bez przesady. Mamy awarię. W parku miejskim wybuchł pożar. Pali się. Oj tam, padujcie pożar. Pomóżcie cywilom. Okej. Panie prezydencie, zadowolenie rośnie, a ludność sprzeciwia się rządowi. Dzięki. Co? Znowu mnie powiesili. O, specjalna jednostka. Foxhound. Interweniowała w celu uspokojenia tłumów, zanim rewolta rozpoczęła się na dobre. Naród znowu jest pod kontrolą. O, jak cudownie. Tak, nie. Tak. Cudownie. Ale już nie mam tego koła ratunkowego. Ostatnio zarejestrowaliśmy typowe zmiany w polu grawitacyjnym. Nie wiemy jeszcze, co to jest. Pracownik naukowy Torres. Wstydzi się nawet pokazać. Dobra, to nie wstydzi się pokazać, tylko grabi się zacięła. Widzicie, moi drodzy, tak bardzo chcę coś nagrywać, a komputer mój niestety nie daje rady. Zróbcie badania, nie obchodzi mnie to. No chyba warto zrobić badania. To jest taka mała kropka chyba, nie? Przeżyję? Czy mi już sprzedali? Chwila napięcia. Gra trzeba mnie w napięciu. O, jeszcze przeżyłam, dobra. O, i przeżyłaby, akurat minister zdrowia się pojawia. Promieniowanie na niektórych zamieszkałych przedmieściach drastycznie wzrasta. Czy powinniśmy interweniować? Kurczę, nie wiem, czy nagle ten odcinek. Ale... Halo, nie zrobiłam tak. Moi drodzy, nie. O, właśnie. No to ładnie, nawet nie wiem, co kliknęłam. Świetnie. Aha, ludzie już mnie powiesili, czy jeszcze nie? Wiem, że macie tu dość zaawansowane laboratoria. Czy mogłabym odwiedzić je podczas pobytu? Czy ona nie chce przypadkiem wykraść tajnych informacji? Nie. Ej, ludzie mnie nie powiesili jeszcze? Mam jeszcze szansę? Wow. Obcy kraj posiada lepszą wiedzę od nas, ponieważ rząd pozwala na eksperymenty na ludziach. Ja mówiłam, że ja nie będę eksperymentować na ludziach. O. Jaki balans. Według anonimowego telefonu pańskie życie może być zagrożone. Czy powinniśmy zintensyfikować ochronę? Tak. Nie. O,
między młotem a kowadłem. Tak? No to sprzedadzą mnie już na pewno. Nie, to mnie zabiją. Ale trochę dłużej pożyję. Obecne prawo nie pozwala ludziom sprzedawać swoich towarów za granicą bez wyraźnej zgody. Jeśli to zmienimy, gospodarka może odnieść korzyść, a ja bardzo chcę. Zmienicie prawo. O, jak ładnie rośnie. Bardzo chcę. Mieć korzyści finansowe. Otrzymaliśmy raporty o kosmicie zaobserwowanym na północy kraju. Jest wielu świadków, ale to może być... Ale to równie dobrze może być jakiś żart. No rzeczywiście. Zbadajcie. No to na pewno żart. I nie wiem, co by tutaj... Aha. Dobra. Chcielibyśmy zorganizować uroczystość upamiętniającą żołnierzy, którzy zginęli z powodu konfliktów z krajami wschodnimi. Czyli czekajcie. Jeśli ten wskaźnik mi teraz ostatnio tak spadał na maksimum, znaczy do minimum, ale maksimum spadku, to pojawia mi się taka karta, która... Ewentualnie mi to podniesie, tak? No dobra. No właśnie. Ciekawe. Mój lud mnie kocha, nie chce już mnie wieszać? Kurczę. Chcielibyśmy rozpocząć nowe badania dotyczące broni i sztuki wojennej. Czy możemy liczyć na dofinansowanie? Chętnie, ale nie tym razem. Co, panie generale? Dział badań nie wykonuje swojej pracy. Muszę zatrudnić więcej pracowników do tworzenia broni. Tak? Nie. Muszę podreperować budżet trochę. Nowy pestycyd. Nowy pestycyd znacznie zwiększa plody. Co powinniśmy zrobić z zyskiem? Zainwestujcie w badania i napełnijcie moją kieszeń. No i widzicie, moi drodzy, znowu mnie wyrzuciło z gry. Mój gracik chce pisać historię od początku. A więc będziemy zaczynać od 2080 roku, o ile znowu nic się nie stanie. Pracownicy w państwowych fabrykach odmawiają dalszej pracy. Chcą podwyżek. Jeszcze coś? Gubernator mi powie? Aha. No. O, wreszcie się pojawił gubernator. Myślałam, że z taką propozycją się zawstydził podnieść płacę. Nie ma mowy. O! Póki jeszcze baby zasoby, to czemu nie? Moim zdaniem ludzie myślą lepiej z pełnym żołądkiem. Przygotujmy bufet przed wszystkimi. Przed wszystkimi. O, panie! Twoimi spotkaniami. Mogę to zorganizować. Kolejny wstydniś. Tak? Nie. No czemu nie? O, masakra. Mrówki, mrówki, mrówki wszędzie. Z pewnością to wina ogrodnika. Muszę z nim pogadać. Nie wiem, czy to są takie zwykłe mrówki, czy to są jakieś takie, wiecie, zmutowane. Może gryzą w pięty. No. Byłoby rozsądnie wprowadzić nowy podatek. Moglibyśmy wykorzystać pieniądze na utworzenie funduszu kryzysowego. Fundusz kryzysowy, bardzo chętnie. Zróbmy to. Bardzo chętnie. To będzie mieć stały efekt i na to liczę. Że fundusz kryzysowy jakoś mi pomoże
Fundusz awaryjny. Pieniądze nie mogą kupić szczęścia, ale z pewnością mogą pomóc. Dzięki temu funduszowi na wypadek sytuacji nadzwyczajnych. No i co? Z tymi sytuacjami nadzwyczajnymi? Dobra. Czy to jest sytuacja nadzwyczajna? Prezydent Dekato. Czyli to znaczy, że ona cały czas tu jest. Czyli tam to się zapisało, mimo wszystko. Okej, to może po prostu potraktowało jako moja kolejna śmierć. Może. Powinniśmy zachęcić do handlu między naszymi krajami. Pewnym jest, że w dłuższej perspektywie przyniesie to korzyści ekonomiczne. Handel? Czemu nie? Dobra, coś wreszcie ruszyło. Grupa inżynierów genetycznych chciałaby przeprowadzić eksperymenty na ziarnie. Chcą wzmocnić jego odporność. No, czemu nie? Zezwalam, spoko. Proszę pana, dobra wiadomość. Znaleziono duże pole lutowe. Oho, kraj jest bogaty. Jestem bogaty. Oj tam. Wow, patrzcie. Ale zasób. Możemy teraz wszystko fundować. Czerwona czy niebieska bluzka? Dlaczego gospodyni mnie o to pyta? Czyżbym miał z nią zażyłe relacje? Czerwony to najlepszy kolor. Mi się kojarzy tylko z krwią. Niebieski oczywiście. No, mój komputerze drogi. Kochany. Nie rób mi takich rzeczy. Kiedy jestem w trakcie wybierania ubioru. No ech. I nie wiem, jaką bluzkę wybrałam. Myślę, że ta niebieska jest lepsza. Czerwony to ulubiony kolor kosmitów. Słyszał pan? O, no to po co się pytasz, kobieto? Jak i tak weźmiesz, jaką chcesz? Tak. Nie? Nie słyszałam. Coś zostało zawieszone. Wiecie co? Ja się w końcu wkurzę i po prostu... Badania nad dorzeczkami zostały zawieszone z powodu braku zadowalających efektów pewnie. Wyników. Serio, po tych akcjach coraz bardziej się zastanawiam i skłaniam ku temu, żeby kurczę zawiesić to naprawdę już, bo... Zostało nam kilkanaście ton niewykorzystanych produktów. Fajnie. I zaraz mnie znowu wyrzuci z gry. To powinno trafić do naszych obywateli. Sprzedajmy je na rynku. Może będę miała już na 100% dolara. Zobaczymy, dowiemy się może. Kiedyś. Wow, prawie na 100%. Ale super. Mogę teraz inwestować. Jakby jeszcze było w co? No, ale może coś rozpadać. Aha. Pewnie jakieś magazyny odpadów promieniotwórczych. Ale niestety gra nie chce nam powiedzieć. Wow, zaczęło działać. Jak biło. Stary magazyn zdaje się rozpadać. Wkrótce mogą wyciec przechowywane w nim materiały promieniotwórcze. Musimy zaradzić. Tak, trzeba zainterweniować, ale patrzcie, dużo to kosztuje. Ale to nic, mamy pełen. O, jeszcze dużo. Znowu ten pestycyd znacznie zwiększa plony. Co powinniśmy zrobić z zyskiem? Aha, tym razem zysk. No tak, bo przecież zainwestowałam w nowości. Zainwestujcie w badania. Wszystko dla państwa, wszystko dla mnie. Armia jest słaba, a liczba żołnierzy maleje. Powinniśmy promować rekrutowanie młodych ludzi. Spoko. Potrzebujemy praw, które ochraniają banki i instytucje finansowe. Panie ministrze. Tak. Nie. O. Aha, no tak. Przecież bank i człowiek to są wrogowie. No dobra. Powinniśmy zbudować ambasady w sąsiednich krajach. To byłoby przydatne, aby zapobiec wojnom. Ciekawe, bo jeszcze nie miałam tego. Spoko, dobry pomysł. O nie! Wojsko jest zbyt zadowolone. Znaczy,
zadowolone to jest jakby zadowolenie i wpływy razem, tak mi się wydaje. Panie prezydencie, słyszałem, że ma pan problemy z telefonem, mógłby zerknąć? Proszę bardzo, wolałby mnie. Nie, ja mu nie ufam. O, jeszcze się obraził. Bardzo obiecująca grupa badawcza wymaga środków na eksperyment z roślinami. W ogóle bardzo ciekawe, powiedziałam, że swojemu głównemu generałowi nie ufam. W takim wypadku chyba trzeba byłoby go zmienić, nie? Jeszcze eksperyment mówisz, ufundujemy go. Nie mogę im pomóc. O! Ej. Ale mam roślinki na 100%. I co się dzieje w tym momencie? Prywatna firma otrzymała pozwolenie na ścięcie 70 hektarów lasu. Jak to możliwe? To musi być pobyłka. Płacą nam za to. Możemy troszeczkę roślinki obniżyć. No, możesz kliknąć na dolny panel, żeby uzyskać dostęp do menu efektów. Wiedziałeś? Naprawdę? Po tylu latach? Dopiero mi o tym mówisz? Tak. Nie. Nie wiem, czy chcę to klikać, bo mi się zatnie i nie będę klikać. Ulice przedmieść nie są bezpieczne. Musimy zwiększyć liczbę patroli. Tak. Nie. No, spoko. Mój kraj potrzebuje więcej pracowników, a twój potrzebuje pieniędzy. Możemy dojść do porozumienia. Tak? Nie. Tak, czemu nie? Czemu nie? Nasza technologia jest przestarzała. Musimy zainwestować więcej w badania. Zrobimy to? Po prostu wykorzystaj to, co masz. Zrobimy to. Się zastanawiam, czy wojsk... No właśnie, czy urośnie wojsku. Okej. Okay. Ludność jest bogata, a rząd potrzebuje pieniędzy. Musimy podnieść podatek. Podnieść. Podnieście je odrobinkę. Podwoić. Ja myślałam, że jest taki nie. Już chciałam klikać na nie. No, odrobinkę. Promieniowanie na niektórych zamieszkałych przedmieściach drastycznie wzrasta. Czy powinniśmy interweniować? Ewakuujcie mieszkańców. Nie pozwólcie, aby ta informacja... Kurczę, ale czy wojsko... O, spada, super. Opracowujemy surowicę, która może zwiększyć produktywność krów. Czy możemy ją przetestować? Tak. Nie. Oj tam. Nie mam doświadczenia w polityce, ale w gimnazjum byłem przewodniczącym klasy. Czy myślisz, że mam szansę przeciwko generałowi? Nie wiem, ta karta się pojawia zbyt często i jest taka niepokojąca. Nie. Tak. Masz. Dobra, bo tam by wtedy wzrosło wojsko, to dobrze, że wzięłam. Tak. Obcy kraj posiada lepszą wiedzę od nas, ponieważ rząd pozwala na eksperymenty na ludziach. Powiedziałam, że ja się nie zgadzam. Coś takiego. Twoja żona nadal prosi o kaszer na kolację. Wyjaśniłem już, że już z tego nie mamy. Tego nie mamy. Pogadam z nią. Zdajcie kawior. Dobra. Panie prezydencie, lud jest biedny i głodny. Serio? No nie oszukuj. Nie oszukuj. Więcej niż połowa chyba jest szczęśliwa, nie? Chociaż, no wydaje mi się, że więcej. Wiele rodzin nie ma nawet chleba. Oszukują. Rozdajcie nasze zapasy. Pozwólcie im zjeść ciasto. A widzicie, nikt mi nie pisał, skąd pochodzi parafraza, znaczy odniesienie, aluzja do tego cytatu. A i wy. Rozdajcie zapasy. Pewnie taka kolejka. I się karta zacięła. A już tak dobrze szło. Myślałam, że się odcięło i sobie porządzę. Już rok rządzę ponad. Wow! Obecny dom prezydencki nie jest bezpieczny. Powinniśmy zainwestować trochę pieniędzy, aby... O Boże, nie zacieraj się. Zapewnić lepsze bezpieczeństwo. Tak, chętnie, bardzo chętnie. Oh no. Wojsko się za bardzo rozpadoszyło. Kraje zachodnie są bombardowane przez wschodnie. Ludzie uciekają przed wojną i szukają schronienia w naszym kraju. Pomóżcie.
zamknijcie granice. Dobra. Ogromne tornado spustoszyło jedno z miast. Zniszczyło reaktory atomowe w starej elektrowni. Zniszczenie się rozprzestrzenia. Pomożemy ofiarom. Uff, dobrze. Znaczy, decyzja była bardzo trudna i oczywiście niezgodna z moją chęcią, ale niestety musiałam, bo by mnie generał powiesił. Obecne prawa są stare. O, muzyka wróciła. Stara. Obecne prawa są stare i niepopularne. Musimy je zaktualizować. Ten gubernator coś mi mocno podpada. W każdym odcinku. Panie prezydencie, wszystko w porządku? Jest pan blady. Może powinniśmy zawołać lekarza? Co? Ja właściwie... Ktoś mi otruł? Na pewno ten tu kucharz. Oh no, albo generał. Co? To będzie mieć stały efekt? Laps, czyli co, pomyłka, błąd? Przestrzeń zniknęła, a czas oszalał. Czujesz, jak powietrze wysusza ci usta? Nie. Więc stąpasz tą drogą ponownie. Nie odzyskałeś zatem swoich wspomnień. Jezu, jaka ta gra jest niepokojąca. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że się zacina. Naprawdę masakra, żeby taka gierka się zacinała. No i nie wiem, co kliknęłam. O, jeszcze nic. To dobrze. Aha! Nie ma w ogóle możliwości. Dobra. Ostrzegam cię, nie... Ostrzegam cię, nie lubię tak długich gier. Jest nas dwóch, którzy wyśmiewają się ze mnie i nie mogę już dłużej tego znieść. My? Czyli kto? Ale co, że za długo rządzę i że zbyt dobrze widzi w tych wskaźnikach? Grozi mi, patrzcie. Nie mam pojęcia, kim jest ten drugi. Jest oczywiście mądrzejszy od ciebie, ponieważ nie pozostawia po sobie śladu. Jaki drugi? Znajdź go dla mnie i przestań łamać moje prawo. Zrób to. A wyciągnę cię z tej niekończącej się pętli. Ten drugi? A. Nie rób tego, a zobaczysz, jak bezlitosny może być dla ciebie czas. Może być czas. Z wielkiej litery. Nie rób tego. Czego? Co on w ogóle chce ode mnie? Mam nadzieję, że wyraziłem się jasno. Czas nie wybacza. Czyli to jest jakby dwie osoby mówią? Co karta to inna osoba? Teraz idź, mały podróżniku. Wrócę za 37 lat. O, spoko. Bum. Nowe karty. Czasowe interferencje. Pojawia się światło i powraca powietrze. Budzisz się w pokoju prezydenckim. No, zniknęło to. Ten drugi. Czarny rynek utrudnia komercyjną działalność państwa. Czy powinniśmy interweniować? Tak. Powinien zainwestować pieniądze w budowę tajnych baz militarnych. Będą użyteczne w sytuacjach kryzysowych. Czy krytycznych nawet. Dobra, ja bardzo chętnie. To będzie miało stały efekt. Sekretna armia. Tajne bazy wojskowe stanowią świetną obronę w przypadku inwazji wroga, szczególnie gdy armia jest słaba. Mam nadzieję, że przed własnym ludem też mnie obronią w razie czego. Ludzie nie są zadowoleni z naszych racji i decyzji wojskowych. Widzicie, już się plotki rozniosły o tajnych bazach. Mówią o konspiracjach korupcji nadchodzącej wojnie. Zmienimy nasze plany. Niech paplają.
gospodarka rozkwita, a konflikty wydają się odchodzić w zapomnienie. Powinniśmy trochę zachować trochę pieniędzy na czarną godzinę. Ambasador Ross, patrzcie, ile czasu, to chyba już mój rekord, nie? Pieniądze na czarną godzinę, nie. Tak. Mamy awarię w parku miejskim, wybuch, pożar. Pali się. Opadujcie pożar. Pomóżcie cywilom. Ponad 10 tysięcy ludzi w południowych miastach nie ma dachu nad głową, a nadchodzi zima. Powinniśmy się nimi zająć. Fajne, że w poprzednich odcinkach, czy w poprzednim odcinku, obiecałam, że się nimi zajmę. A nie damy rady. Ups. Widać, że jestem rasowym politykiem. Banki oferują nam wsparcie finansowe, jeśli armia zapewni im ochronę. Umowa stoi. Nie potrzebujemy ich pieniędzy. Widzicie? Ludzie się troszeczkę... No, dobra, troszeczkę. Pani, ostatnio śniło mi się, że zostałam porwana. Czy mogę dostać ochroniarza? Ej, to moja żona jest chyba, nie? Tak jej się śniło? Nie. Tak. Bo tu jest niebezpiecznie, naprawdę coś. Może się stać albo jej, albo mi. Niektórzy pracownicy buntują się, grupy ludzi plądrują różne miasta, policja jest przytłoczona. No halo, wyślijcie armię, wysłuchajcie naszych ludzi. Oczywiście, że armię mają wysłać, co oni sobie wyobrażają? Że będą tu jakieś burdy na ulicach robić, porządek musi być. Jedzenie, które tu mamy, nie jest już tak dobre jak kiedyś. Powinniśmy zmienić dostawcę, nawet jeśli jest droższe. A może zmienić kucharza, panie Mario? Tak, nie. Oj, tam. Nie. Już koniec. Koniec pieniążków. Obywatele jednego miasta twierdzą, że jest on atakowany przez mutanty? Fuu, to chyba tylko pretekst, aby płacić mi podatków. Ja myślę, że to może być możliwe. Co za bzdury. Dobra, płaćcie podatki. Jesteśmy gotowi przetestować nową broń biologiczną w laboratorium. Przywódca badań się nie zgadza, ale z pańskim pozwoleniem. Jaką biologiczną? O nie, jak to jest jakiś wirus i przypadkiem ucieknie z laboratorium, to byłoby słabo. Ale cieszę się, że gra odzyskała. Już moc i mogę w nią grać i nie zacina mi się. Zmienię jego zdanie, potrzebuję sprzeciw. Jesteśmy gotowi przetestować nową broń biologiczną w laboratorium. Przywódca badań się nie zgadza. Aha, test przeprowadzony przez armię pod dowództwem generała okazał się niszczycielską katastrofą. Super, dzięki. Dzięki. No naprawdę, super. Rezultatem testów broni biologicznej jest straszliwa epidemia, rozprzestrzeniająca się w całym kraju. Jesteś pośród pierwszych, którzy zmarli. Super. Fajna ochrona władzy państwa. Ale i tak długo rzuciłam, 2 lata jednym ciurkiem. No naprawdę, gra chyba już mnie po prostu zmusiła, żebym odszedł. A jeszcze muszę szukać jego drugiego. Ej, chyba powinnam skończyć ten odcinek. No. Ale się tak napaliłam na tę grę, że wzięłam kontynuuj. No, ale widzicie. Tylko pochwaliłam grę i już nie chcę ze mną współpracować. No cóż. Ale podobało mi się. Znaczy... Zakończenie było wyśmienite. Ale... jeśli chodzi o całość, to to bardzo fajnie. Podoba mi się to. No nic, moi drodzy. Sama gra. Zakończyła. Sama gra zakończyła ten odcinek. No cóż, przeznaczenie. To co? Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że mi wybaczycie to wszystko, ale naprawdę tak się staram, żeby coś tam się pojawiło na tym kanale, żeby nie umarł ten kanał całkiem. No moje starania, widzicie, no człowiek się stara, wychodzi jak zwykle. Dzięki wam, cześć!